Cena odwagi. I to oparta na faktach historii amerykańskiego dziennikarza porwanego w Pakistanie przez islamskich ekstremistów. Michael Winterbottom w charakterystycznym dla siebie paradokumentalnym stylu relacjonuje dramat żony, w tej roli Angelina Jolie, z niepokojem czekającej na wieści o porwanym mężu. Danny, how are you? Is everything okay? Why are you? Is there a problem? No, no, there's no problem. Reżyser nie realizował film o chaosie w Afganistanie i Pakistanie. Czy tym razem uda się widzów przekonać do tematu? Zobaczymy. Polski horror w kinach to równie duża rzadkość, co hieny w naszym swojskim krajobrazie. I przejść tą drogę sam. Musisz. Hiena to dziejąca się na Śląsku opowieść o małym chłopcu i jego przyjaźni z tajemniczym, oszpeconym mężczyzną, którego nagłe pojawienie się po bliskim lesie zbiega się z serią zagadkowych morderstw. Ci, którzy drżeli na obu częściach Wilczycy i nie mogli spać po łzie księcia ciemności, z pewnością docenią hienę. Resztę czeka jednak poważny kinowy survival. Reżyser kontrowersyjnego upadku zebrał siłę, aby nakręcić kolejną wariację na temat inwazji porywacza ciał. Inwazja mogła być filmową petardą, a wyszedł kapiszon. Zamiast refleksji nad ceną wolności mamy w miarę sprawny produkcyjniak z uciekającą przed obcymi, tak zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi Nicole Kidman, którą stara się wspierać Bond Daniel Craig. Sama inwazja przypomina jednak wtargnięcie harcerzy ZHP na zlot harcerstwa RP. Niby jest groźnie, ale i tak wszyscy pójdą razem do namiotów. How do you define history, Mr. Rudge? It's just one bloody thing after another. Męska historia to wbrew pozorom nie jest historia młodzieży wszechpolskiej, ale adaptacja wielokrotnie nagradzanej sztuki Alana Bennetta. Zamiast młodych patriotów mamy tutaj uczniów angielskiej szkoły, którzy mają niepowtarzalną okazję dostać się do ekskluzywnych uczelni Oxford i Cambridge. Chłopcy kochają naukę, kochają nauczyciela, nauczyciel kocha kulturę i kocha chłopców. Wszyscy kochają wszystkich i robi się naprawdę męsko. Ta delikatnie homoseksualna wariacja na temat Stowarzyszenia Umarłych Poetów to w gruncie rzeczy inteligentna, przewrotna i ciepła komedia, a podszyta jednak goryczą. Męska, nie męska, powinna przypaść do gustu także żeńskiej części publiczności. Grief, happiness. Night Watching Petera Greenawaya zabiera widza w czasy świetności Rembrandta. Hard work often makes money. Malarz pracuje właśnie nad nowym zamówieniem, portretem zbiorowym kompanii w Barni Miejskiej. Nudne zadanie robi się znacznie ciekawsze w momencie, gdy malarz trafia na ślad zbrodni. Greenaway niby jest tu nowa, jednak trudno opędzić się od wrażenia déjà vu. 25 lat temu nakręcił Kontrakt Wysobnika, który poświęcony był podobnym tematom. Czy Night Watching może konkurować z dawnym dziełem artysty? Widzowie ocenią sami. Bohaterami filmu jest trzech kolesi, którym wiele brakuje do super samców, a nawet do bycia samcem w ogóle. Makes me feel young again. Jeden jest kudłatym grubaskiem, drugi niepozornym blondynkiem, trzeci z wyglądu kompletnym lafikiem w okularkach. Która samica zechce takich gości? Go to school, boys. Bye. Pozory jednak mylą. Engage. Szczególnie jeżeli jeden z nich podszywa się pod hawajskiego dawcę organów o wdzięcznym imieniu McLovin. Komedia ze stajni Judda Apatowa, twórcy Wpadki, nie jest bynajmniej klonem American Pie, instrukcją obsługi Szarlotki, ale inteligentną, momentami wulgarną i permanentnie zabawną pochwałą monogami i tradycyjnych wartości rodzinnych w odjechanym młodzieżowym opakowaniu. Kolejny film uznanego operatora Lajosza Koltaja. Wieczór powstał według scenariusza Michaela Cunninghama, twórcy Osławionych Godzin. Umierająca Vanessa Redgrave próbuje przestrzec Natasha Richardson i Toni Collette przed błędami własnej młodości. Przejmujące europejskie kino zrobione za kalifornijskie dolary smakuje podobnie jak tamtejsze wina. Koneserzy się odmawiają. A na przełamanie goryczy rewelacyjna obsada. Poza wymienionymi aktorkami w filmie zobaczymy także Chloe Danes, Meryl Streep i Glenn Close. Taki wieczór można spędzić tylko w kinie.